Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast. Linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału, Dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy że wciśniecie przycisk wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Zachęcam was także do zakupu mojej książki Stach i śmieci. To detektywistyczno-ekologiczna historia osadzona w szkolnych realiach, a jej bohaterami są uczniowie klasy 4b. Idealnie sprawdzi się na prezent dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Książka jest do nabycia na Allegro. Link zostawiam w opisie. Dzisiaj przenosimy się do Damienic w powiecie bocheńskim. To tutaj w nocy z 25 na 26 marca 2012 roku, chwilę po godzinie pierwszej, Małgorzata znalazła pobitego i nieprzytomnego męża. Ryszard leżał nad brzegiem tzw. Starego Rabiska, czyli zakola raby. Na miejscu szybko pojawiła się policja i karetka pogotowia. Stwierdzono zgon Ryszarda. Policja podejrzewała, że mężczyzna został zamordowany. Miał liczne rany rąbane i tłuczone innymi na głowie. Były też ślady wskazujące na to, że Ryszarda wleczono po ziemi. Mężczyzna osierocił czworo dzieci. Dlaczego Ryszard zginął? I kto dopuścił się tak brutalnej zbrodni? O tym już za chwilę. Rodzina nie integrowała się z mieszkańcami damienic. Małgorzata Ryszard i ich dzieci mieszkali w niewielkim drewnianym parterowym domku w centrum wsi. Mężczyzna miał 44 lata i pracował na kolei. Zaś jego żona przez wiele lat zajmowała się gospodarstwem. Mieli konie i bydło, pracy było bardzo dużo. Zaczęli się dzielić obowiązkami dopiero na krótko przed morderstwem, ponieważ Małgorzata znalazła pracę w Krakowie. Większość mieszkańców miała złe zdanie o Ryszardzie. Był niemiły, potrafił naubliżać, tylko nieliczni bronili go, mówiąc, że był pracowity bez nałogów. Miał za to słabość do kobiet. Rodzina początkowo sądziła, że ich krewny padł ofiarą jakichś porachunków lub był przypadkową ofiarą. Śledztwo nie było proste. Przesłuchano aż 40 świadków. Do tego korzystano z opinii biegłych zarówno z dziedziny daktyloskopii, jak i psychologii. Podejrzanych badano wariografem. Podejrzani w toku śledztwa wielokrotnie zmieniali swoje zeznania, co utrudniało prowadzenie tej sprawy. Biegli sądowi, stwierdzili, że przyczyną śmierci mężczyzny było obrażenia czaszkowo-mózgowe. Przeszukano dom ofiary i przeprowadzono wizję lokalną. Po miesiącu prokuratura dokonała pierwszych zatrzymań. Do aresztu tymczasowego trafiło sześć osób. Siódma, która wkrótce zasiadła na ławie oskarżonych, była podejrzana o pomoc w szukaniu osób, które dokonały pobicia Ryszarda. O kierowanie zabójstwem została oskarżona kobieta, która była blisko związana z Ryszardem. Prokuratura nie chciała jednak przez długi czas potwierdzić, czy chodziło o żonę oskarżonego. Wiadomo było, że zachęcała do zadawania ciosów, sama je zadawała i nie udzieliła Ryszardowi pomocy. Po pewnym czasie potwierdziły się przypuszczenia, że pomysłodawczynią zabicia Ryszarda była jego żona. W tym celu wynajęła ona kilku mężczyzn. Co warto podkreślić, Małgorzata cieszyła się bardzo dobrą opinią wśród mieszkańców damienic. Na pogrzebie rozpaczała. Okazało się, że motywem zbrodni była zemsta za poniżanie i zdradę Ryszarda. W małżeństwie nie działo się dobrze. Często dochodziło do awantur i rękoczynów. O tym, jak wyglądało życie w domu Ryszarda, w reportażu uwaga opowiedziała rodzina i znajomi. Ryszard znęcał się nad rodziną psychicznie, a nad Małgorzatą również fizycznie. To trwało latami. Być może Małgorzata nie miała już siły żyć w takim piekle. Ryszard winił żony za swoje zmarnowane życie, niepowodzenia. Uważał, że gdyby nie rodzina, osiągnąłby dużo więcej. Wyładowywał na najbliższych całą swoją frustrację. Wielokrotnie groził rodzinie, że wszystkich pozabija. Ryszardowi zależało, żeby jak najmniej osób wiedziało, co dzieje się w jego domu. Żona nie mogła się nawet kontaktować ze swoją rodziną. Ryszard wybił żonie zęba i okaleczał, tłukąc szkłem z butelki lub szklanki. Potrafił żonę wyrzucić zimą z domu i polewać wodą. Tak musiała stać całą noc. Małgorzata wielokrotnie miała myśli samobójcze. Bała się prosić o pomoc w obawie, że będzie jeszcze gorzej. Kobieta dbała o dzieci zależało jej, żeby miały wykształcenie i szanse na lepsze życie. Najstarsze córki po osiągnięciu pełnoletności opuściły rodzinny dom. Zdaniem policji nie było żadnych interwencji w domu Ryszarda, nikt nie zgłaszał problemu. Poniżanie trwało właściwie przez całe małżeństwo, czyli niemal 20 lat. Po zamordowaniu Ryszarda najstarsza córka zadeklarowała, że zajmie się młodszym rodzeństwem. Akt oskarżenia wpłynął do Sądu Okręgowego w Tarnowie. Aż siedem osób zasiadło na ławie oskarżonych, w tym dwie kobiety. Jednemu z mężczyzn groziła kara dożywocia, bowiem był on oskarżony o dokonanie zabójstwa w warunkach recydywy. Ostatecznie za udział w zabójstwie skazano pięć osób, a dwie kolejne skazano za udzielenie pomocy do pobicia pokrzywdzonego. Nikt z zatrzymanych nie zaprzeczył, że brał udział w pobiciu. Oskarżeni podkreślali, że nie mieli zamiaru nikogo zabić. Czterech mężczyzn bezpośrednio brał udział w zabójstwie bili swoją ofiarę rurkami i drewnianą kłodą. Podobno jeden z nich, już w czerwcu 2010 roku, pobił Ryszarda. Trzej podejrzani byli wcześniej karani za kradzieża oraz handel narkotykami. Ostatecznie żona Ryszarda, Małgorzata, została skazana na 15 lat pozbawienia wolności. Oskarżono ją o to, że kierowała wykonaniem zabójstwa, ustalając ze sprawcami jego plan i dała im sygnał do zaatakowania Ryszarda, zagrzewała do zadawania ciosów, jak również uczestniczyła w ich zadawaniu. Następnie wstrzymała się z wezwaniem pomocy. Zarzucono jej również podżeganie do pobicia Ryszarda w czerwcu 2010 roku. Taki sam wyrok, czyli 15 lat więzienia, usłyszał Piotr, partner córki kobiety. Pozostali sprawcy odpowiadali za zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Wymierzono im karę od 9 do 12 lat pozbawienia wolności. Z kolei dwóm osobom za udzielenie pomocy do pobicia wymierzono karę od 2 lat i sześciu miesięcy do trzech lat pozbawienia wolności. W takich sprawach jak ta dzisiejsza Kat często jest jednocześnie ofiarą. Nie mogę zrozumieć dlaczego Małgorzata pozwalała tak siebie traktować. Zabrakło jej siły, żeby zawalczyć o spokojne życie dla siebie i swoich dzieci. Być może ślepo kochała Ryszarda i w głębi duszy wierzyła, że kiedyś się zmieni. Możliwe, że Małgorzata zleciła jedynie pobicie, a sytuacja wymknęła się spod kontroli. I zamiast nastraszyć Ryszarda, mężczyzna zginął. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Weekendów Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.